Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy wiara w Boga jest racjonalna. Pytanie padło to już miliony razy. Ale za każdym razem, kiedy pytamy ateistów, czy wiara w Boga jest racjonalna, zamiast odpowiedzi, która wydaje się oczywista, usłyszymy odpowiedź w formie pytającej: Ale w którego Boga? Jest wiele religii, które postulują Boga, który za niewierzenie w Niego Niewykonywanie jego poleceń posyła ludzi do piekła. Zatem w którego Boga wierzyć? W tego, który jest najokrutniejszy? Przywołam tutaj zakład Pascala. Pascal zauważy, że postulował konkretnego Boga, Boga chrześcijańskiego. Zrobił, wysunął ten argument już po swoim nawróceniu i skierował go do ludzi wyrachowanych. Zakład Pascala, gdyby ktoś nie wiedział, brzmi mniej więcej tak. Jeżeli Bóg istnieje i ja w Niego wierzę, zyskuję życie wieczne. Jeżeli Bóg istnieje i ja w Niego nie wierzę, ryzykuję piekłem. Jeżeli Bóg nie istnieje i ja w Niego wierzę, nic nie tracę, nic nie zyskuję, byłem dobrym człowiekiem. Zauważmy, że stawka jest naprawdę ogromna. Rozum sam podpowiada nam odpowiedź. Troszkę brzmi to tak i jakby takie kupczenie, czy opłaca się wierzyć w Pana Boga, czy się nie opłaca wierzyć. Z pewnością nie jest to jakaś e, zakład Paskala, nie jest jakąś wyrocznią, ale zasługuje ten argument na to, aby się nad nim trochę zastanowić. Wielu ateistów, e, na przykład. Mamy w Polsce pana Łukasza Wybranczyka, który prowadzi kanał Śmiem Wątpić, który jest pod ogromnym wrażeniem Richarda Dawkins'a. W swoim materiale wielokrotnie wykorzystywał wypowiedzi Dawkins'a, odwoływał się, cytował jego wypowiedzi. I Dawkins również, jemu zostało zadane to samo pytanie, i w ten sam sposób odpowiedział Łukasz. Odpowiedział pytając, w którego Boga wierzyć? W tego najokrutniejszego? Przecież wiele religii postuluje piekło i tak dalej. Ateiści, gdyby któryś odważył się odpowiedzieć, że rozum podpowiada nam, prawda, że tak, wiara w Boga jest racjonalna, że za dużo stracimy nie wierząc w Boga, gdyby odpowiedzieli, na to pytanie, czy wiara w Boga jest racjonalna? Tak. Wtedy nasuwa się automatycznie pytanie, więc dlaczego nie wierzysz? I dopiero po, takiej, po takim pytaniu mogliby zapytać o to, o co pytają na samym początku, w którego, Boga, w którego Boga należy wierzyć. Więc musielibyśmy się przyjrzeć, czy mamy jakieś przesłanki, czy są jakieś dowody na to, żeby wierzyć w Boga piorunów, żeby wierzyć w Sibę, i po kolei doszlibyśmy, chcąc, nie chcąc, w końcu do Jezusa Chrystusa, pomijając już dowody w postaci dostrojenia wszechświata. Gdybyśmy się tylko przyjrzeli tym dowodom, które mamy tutaj, które są namacalne, takie jak e, mamy cztery Ewangelie, które są za sobą spójne, mamy świadectwa ludzi, którzy widzieli Jezusa z zmartwychwstałego, mamy historyczny fakt w postaci pustego grobu. Wtedy nie moglibyśmy odrzucić, chociaż ateiści odrzucają, no nie moglibyśmy odrzucić tych faktów, ale ateiści je odrzucają. Twierdząc na przykład, że mnie takie dowody nie przekonują. Więc zadajmy sobie pytanie: jakie dowody Ciebie przekonają? Jakie dowody możemy przedstawić ateiście, żeby go przekonać, że wiara w Boga jest racjonalna, że Bóg istnieje, że wszystko za wszystkim stoi Bóg? Łukasz na swoim kanale, kiedy zadane zostało mu pytanie: Więc jak powstał wszechświat? Odpowiedział: Nie wiem. Dlaczego powstał wszechświat? Nie wiem. Na każde pytanie, prawie każde pytanie odpowiada: Nie wiem, nie wiem. Ale jednego jest pewien i jedno wie: że na pewno za tym nie stoi Bóg. Jest bardzo zastanawiające, prawda? Z tym chyba Was tutaj zostawię. Więc moja odpowiedź: czy wiara w Boga jest racjonalna? Tak, jest racjonalna. Jest zbyt wiele do stracenia, ale wiara, to sama wiara nie wystarczy. Wiemy dobrze z Ewangelii, że sama wiara nie wystarczy. Trzeba wziąć pismo święte do ręki. Skoro Bóg istnieje, skoro mnie stworzył, to coś ode mnie chce, do jakiegoś celu mnie stworzył, więc sięgam po pismo święte i czytam, co ono, czego On ode mnie chce, czego On ode mnie oczekuje, i robię to. Życzę Wam wszystkim błogosławieństwa, bo błogosławieństwo jest najważniejsze. Życzę wielu łask. Jeżeli macie ochotę, subskrybujcie mój kanał, ponieważ tym samym wspieracie mnie. Możecie mnie również wesprzeć modlitwą i do zobaczenia wkrótce. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia z Panem Bogiem.